Witajcie na portalu kochamzabawki.pl. W tym filmie pokażemy Wam lalkę Rachel Goyle z kolekcji Scaries, City of Frights, z filmu Wyprawa do Upioryża od Monster High. Rachel wraz z akcesoriami zapakowana została w czarne kartonowe pudełko, które ma ozdobny szlaczek fioletowej pajęczyny. Z boku widzicie napis Monster High, logo, jej zdjęcie oraz podpis, a także właśnie Scaries, jest to nazwa tej właśnie linii. Jest to zabawka dla dzieci od 6 roku życia. Mam nadzieję, że widzicie ten połyskujący wzorek, który jest z boku. Mamy tutaj czarne czaszki. Z tyłu widzicie inne dziewczyny, które wybrały się razem z Rachel do Upioryża. Możecie dokupić te lalki osobno. Na dole mamy notkę o Rachel. Ona wraca do miasta swojego urodzenia, miasta strachu. Tu mamy dodatkowe informacje oraz adres strony internetowej, a u góry oczywiście logo Monster High. W zestawie znajdujemy lalkę Rachel Goyle wraz ze stojakiem z podstawką. Mamy tutaj jej walizkę podróżną, szczotkę Monster High oraz pamiętnik podróży. Aby odpowiednio zadbać o włosy lalki, aby zawsze ładnie wyglądały, mamy w zestawie także szczotkę Monster High z napisem, czaszką. No i tu widzicie tę szczoteczkę. W zestawie mamy także dodatkowe akcesoria. Pamiętnik podróży Rachel Goyle, w którym mamy mnóstwo zdjęć i ciekawych sytuacji. Opisuje, jak się czuła w danych chwilach. Mamy także walizkę podróżną. Jest ona szara, otwierana. W środku również wygląda bardzo wiarygodnie, tak jakby to była prawdziwa walizka wyściełana w środku. Tutaj widzicie piękne, ozdobne ornamenty. Fioletowo-różowy znaczek oraz rączkę, która jest różowa. Możemy ją złożyć. Również jest bardzo ozdobna. Tak wygląda z tyłu jej walizka. Ma oczywiście kółeczka. I naprawdę ładnie została wykonana. Rachel Goyle ma jasną, marmurową skórę. Jest córką gargulca, więc możecie zobaczyć jej skrzydełka, które możecie również zdjąć, a także oryginalne uszy. W tej serii jej włosy związane są w gumkę, są różowo-turkusowe. Mamy także grzywkę i we włosach założony berecik. Jest on szary, ozdobiony z przodu różową kokardką. Jej makijaż ma kolory szarości i różu z odrobinką turkusu. W takich kolorach są pomalowane jej oczy. Co ciekawe, ma ona źrenicę w kolorze różowym. Na różowo pomalowała też usta. Rachel Goyle ma na sobie sukienkę w kolorach różowo-czarnym. Góra odcinana jest w talii czarną tasiemką. Mamy też ramionczka w postaci tasiemek, a przód ozdobiony jest różową koronką. Dalej widzimy delikatny, przypominający marmurkowy wzorek na dole tej sukienki i piękny wzorek. Jest to wieża Eiffla. Oczywiście sukienkę możemy zdjąć, gdyż zapinana jest na rzep. Rachel na nogach ma rajstopy. Są one półprzezroczyste, w kolorze szarym, delikatne prążki, ciemne i jasne. A na nogach ma bardzo oryginalne różowe buty, które są pełne zdobień, ornamentów. Są bardzo ciekawe. Widzicie na jej nadgarstku? Mamy 4 bransoletki. 2 czarne kółka i 2 turkusowe. Jeśli chcecie, możecie te bransoletki zdjąć i przełożyć na drugą rękę. A zrobicie to wyciągając jej nadgarstek, gdyż u niektórych lalek Monster High możemy odczepiać niektóre zestawów, między innymi dłonie. Rozłączać je możemy także w łokciach. Ponadto wszystkie stawy się zginają. Możemy je zginać w ramionach, łokciach i nadgarstkach. Rusza się także głowa, która jest wykonana z gumy. Odłączyć możemy jej skrzydełka, a nogi zginać jej w biodrach i kolanach. Nieruchome są jedynie stawy skokowe. Jej kostki pozostają nieruchome w butach. Rachel to lalka, która niezwykle mi się podoba. Uważam, że jest bardzo dopracowana. Ma ładne szczegóły, dodatki, akcesoria. Wszystko to jest bardzo spójne, tworzy wspaniałą całość.
Uważam, że ta lalka zasługuje na 5 gwiazdek. Zapraszam Was na pozostałe recenzje. Do zobaczenia.